cyganko, co ty wiesz o życiu? Dobrze znasz tylko brzęczących monet dźwięk. Czytasz z nadziei płonącej w ukryciu. Ziszczą się marzenia, że wypełnisz sen. Dobry wieczór. O, jaka to jest piękna wystawa. Dobra. To co wisiało, tak? No właśnie. Dobrze, chodźcie. Proszę za tymi drzwiami w publiku. Proszę ci. O, i nie wiem, gdzie by tam. Dała ci się pogańskie jeszcze, a Kościół je w pewien sposób oswoił i właśnie przeniósł na Wigilię świętego Andrzeja, czyli na wczoraj. Dlaczego właśnie przypisał go świętemu Andrzejowi? Zadecydowała o tym data. Noc z wczoraj na dzisiaj to był koniec starego i początek nowego roku liturgicznego. A na wróżby zazwyczaj wybierano okres poprzedzający nowy rok, bo wróżący chcieli wiedzieć, co ten nowy rok im przyniesie. Święty Andrzej Apostoł jest znany u nas głównie z fantazyjnego krzyża. Brat świętego Piotra jest patronem wielu krajów, m.in. szkocki, grecki i, co dla nas najważniejsze, Rosji. Już samo zestawienie tych krajów powoduje, że nie powinniśmy temu świętemu do końca ufać. Jego opieka nad Szkocją zakończyła się dekapitacją Marii Stuart i podporządkowaniem Szkocji Anny. Jego opieka nad Grecją już wkrótce doprowadzi ten kraj do bankructwa, a Rosja największą potęgę przez swojej historii osiągnęła właśnie wtedy, kiedy wyrzekła się nie tylko świętego Andrzeja, ale w ogóle religii. Inni święci Andrzeje też są postaciami, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnymi. Święty Andrzej Bobola został zabity przez Ukraińców podczas powstania Chmielnickiego. Był on znienawidzony przez prawosławnych mieszkańców Ukrainy za stosowanie represji mających zmusić ich do przyjęcia Unii Brzeskiej. Święty Andrzej Świerak był ascetą i pustelnikiem. On nie szkodził innym, tylko sam sobie. Jednym z wielu wybranych przez niego sposobów umartwiania się było zakucie się w łańcuchy. Zakuł się tak dokładnie i tak gęsto, że żelazo wżarło mu się w skórę. Mimo to nie zdjął oków.
od zardzewiałego żelastwa wdała się gangrena, na którą święty umarł. Natomiast postacią niewątpliwie pozytywną był błogosławiony brat Andrzej z Montrealu. Był on wielkim czcicielem świętego Józefa i modląc się do tego świętego wybłagał uzdrowienie wielu chorych. My jednak pozostańmy na chwilę przy świętym Andrzeju apostole. Jak już wykazaliśmy wcześniej, nie bardzo sprawdza się on jako patron. Dlatego jego podopieczni muszą sobie jakoś radzić sami. I znakomicie radzą, nie tylko sobie, ale także innym. Jak twierdzą ludzie badający znaczenie imion, Andrzej to człowiek szczery, odważny, niezwykle wnikliwy. Potrafi nie tylko inicjować przedsięwzięcia, ale także sprawnie je przeprowadzać. Uzdolniony jako kierownik, jako podwładny wykazuje wiele inicjatywy, co jednak nie wszystkim szefom się podoba. Wyróżnia się w działalności publicznej, troszczy się szczególnie o tych, którzy dużo wycierpieli i posiada uzdolnienia telepatyczne. A wróżby? Jak wykazują najnowsze badania, wróżby andrzejkowe sprawdzają się równie często jak wróżby sylwestrowe. A bardzo wiele wróżb, które nie sprawdzą się od razu, sprawdza się z pewnym opóźnieniem. Sam znam przykład jednej panny, której regularnie przez 30 lat wychodziło, że w nadchodzącym roku wyjdzie za mąż. I kiedy dziewczyna małej wiary zaczęła już wątpić w wieszcze zdolności świętego Andrzeja, wróżby jej się sprawdziły. Wyszła za mąż, a teraz żałuje. No ale to już nie jest wina świętego. Dziękuję bardzo. I słuchajcie, ja wiem, że większość z Państwa się zna, ale żeśmy zdecydowali, że wosku dzisiaj nie będzie wylać, to jest pół wosku, ale zaczniemy, słuchajcie, bo każde imię, tak jak Andrzej, Michał, no i można wymieniać, ma jakieś znaczenie. W związku z powyższym przygotowałam tutaj na kartach imiona, moment sprawdzę, czy to tutaj są, bo mi tutaj ktoś, tak, i proponowałabym przejąć czas, a co Państwo wylosujecie? Będę się pytała, a co Pani wylosowała, jeżeli ta osoba z imieniem będzie na sali, to chciałabym, żebyście się chociaż przywitały, bo to jest taki dobry gest. Wcale siedząc tutaj, niekoniecznie znałyście się z imienia. Więc pozwólcie, że ja tak nie wiem, jakie imię daję. Proszę bardzo, proszę wszystkich. Pan wylosował jakie imię? Jola. Jola, to jest Jola wśród nas? Tak, bardzo proszę wstać. A pan przywita się z panią Jolą, bo teraz już pan wie, co to imię znaczy. Jaką moc tak. Także i ja myślę, że te imiona będziemy w trakcie naszych zabaw jeszcze raz, także nie wyrzucajcie, zostawcie te imiona do końca. Dojdą jeszcze osoby, jeszcze im rozdamy i będziemy tak do siebie podchodzić. O, Marcia, a ty jak imię? Grażyna. Grażyna, jest Grażynka? Jest, no jest. A, no proszę bardzo. No zobaczcie. No jak to widzę, prawda? Ciebie. A Michał, co? Ja mam Andrzeja. No proszę, słuchajcie. A może teraz coś zaśpiewamy? Szła laseczka do laseczka, tak? Taka laseczka. No to dobrze, to śpiewamy. Koniecznie? Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego. A, do zielonego. A, do zielonego. Napotkała myśli śliweczka. Thank you.
potężnego chóru. Tak jest. Czy jeszcze ktoś chciałby, bo wylosowaliście przed chwileczką imiona, żeby szybko kogoś poznać, bo jedni są bardziej cierpliwi i sobie poczekają, ale są takie osoby, które są niecierpliwe. Pan jest tak? Jakie to imię? Urszula. Jest Urszula. O, teraz, żebyście nabrali mocy na ten cały wieczór, to po prostu będziecie losować kamienie. Kamienie mają też swoją moc i znaczenie. I tak na przykład dla barana to jest ametyst, szafir i opal, a na przykład dla ryby chryzolit, jaspis i turkus. No, to teraz śpiewamy. O, i właśnie miałbym propozycję. Tak. Właśnie, kochani, zupełnie przypadkowo i bez próby, bez niczego, tak na przykład żywią. Spróbujemy, dobrze? A może wyjdzie nam? A może wyjdzie. Płyta. Czas oddali, o co było.
Co ty wiesz o życiu? Dobrze znasz tylko brzęczących monet dźwięk. Czytasz z nadziei płonącej w ukryciu. Ziszczą się marzenia, że wypełnisz sen. Hej, ty cyganko, co ty wiesz o skale kruszającej w ogniu, kiedy kamień wręcz.